Wiemy, jakiego świata chcemy. Zdrowszego, bezpieczniejszego, bardziej zrównoważonego, sprawiedliwego, gdzie przyroda rozkwita, gdzie społeczeństwa są zdrowe i jest ogrom możliwości. Tak zaczyna się jeden z materiałów filmowych przedstawionych na tegorocznym szczycie klimatycznym. No brzmi trochę jak streszczenie manifestu komunistycznego Marksa, ale fajny świat by nam się w zasadzie przydał. Czyż nie? Na przykład taki z ciepłą w miarę wiosną by się przydał. Nie wiem, czy poruszano na szczycie problem tegorocznej wiosny w Polsce, więc może nadróbmy to przeoczenie, bo w najbliższych dniach, to czytamy w prognozach, temperatura może spaść lokalnie przy gruncie do -7. Może padać deszcz ze śniegiem. Oj kurczę. Obuzowałoby się hormonami, pomachało fremonami, feromonami. Chciałoby się dać upust cioci Huci, a tu loduwa. Loduwa. Dlaczego zatem ta wymarzona, prawdziwa wiosna się spóźnia? Bo jest zimno. Hu, hu, ha, nasza wiosna zła, chciałoby się powiedzieć za poetką Konopnicką. I ja wam mówię, jak tylko się zrobi cieplej, to wiosna do nas przyjdzie. Na razie bacznie przygląda się pogodzie w Polsce i mówi do siebie, poczekam jeszcze chwilę, co będę w mordę marzła. A lato napiera z tyłu na wiosnę. Mówi, stara, nie odwalaj maniany, nastąp się, ja też chcę. Ja też chcę. I powstaje pytanie retoryczne, czy ktoś to kontroluje? Jak wiecie, cechuje mnie intelektualna odwaga i nie waham się stawiać spraw na otrząku noża. Odpowiadam więc na to pytanie retoryczne, które sam postawiłem. Tak, kontroluje, tylko sobie nie radzi. Dlatego ja bym na majowy weekend odśnieżył narty. Mogą się przydać.